Cześć, nazywam się Adam i dzisiaj opowiem Ci o DJI Air 3. Moja prywatna ocena tego drona. Ta recenzja nie jest sponsorowana, dron nie wypożyczony, tylko kupiony za własne pieniążki, także postaram się jak najuczciwiej przedstawić swoją własną ocenę tego drona w zestawie tym najdroższym wraz z RC2. Jeżeli chcesz zobaczyć w ogóle co w cenie dostajesz, zachęcam Cię do zobaczenia mojego poprzedniego odcinka, link w opisie. Recenzję można podzielić na dwie części. W pierwszej części opowiem o samym dronie, moich spostrzeżeniach, natomiast w drugiej części tego nagrania zobaczycie wideo i zdjęcia wykonane właśnie tym dronem w dzień, a nawet po zmroku. Przy czym zaznaczam, z uwagi na pogodę, jaką obecnie mamy w Polsce, niestety tych materiałów jeszcze nie ma zbyt dużo. Natomiast to, co udało mi się nagrać, to na pewno Państwu przedstawię i dodatkowo w opisie macie link do mojego dysku Google, skąd możecie pobrać surowe nagrania, to znaczy zdjęcia w formie RAW oraz parę materiałów wideo. Najnowszy R3 ma wiele plusów, ale także minusów. Jeżeli chodzi o plus, to na pewno ten duży hub ładujący 3 akumulatory, duży to jest plus z uwagi na to, że pomimo, że on jest wielki i ciężki, to jednak umożliwia nam doładowanie jednego akumulatora pozostałymi akumulatorami. I najlepsze jest to, że ta funkcja działa dopiero, gdy ją uruchomimy. Obawiałem się przed zakupem, że za każdym razem, gdy włożymy akumulatory do huba, z automatu będzie nam rozładował te słabsze kosztem naładowania tego już najmocniejszego. Tak to nie działa. Z boku mamy przycisk, jak go raz naciśniemy, żółta dioda się oświeci i wtedy mamy podgląd do stanu akumulatorów. Jeżeli chcemy uruchomić właśnie ładowanie, to musimy, tak jak drona czy kontrolera, krótkie przyciśnięcie i dłuższe przytrzymanie, wtedy oświeci się zielona dioda i wtedy zaczyna się ta magia, to znaczy się ładowanie najmocniejszego akumulatora kosztem słabszych. Na przykład włożymy dwie baterie, każda ma po jednej kresce, rozładuje nam jedną słabszą i druga będzie miała praktycznie pół stanu baterii. Oczywiście musimy z tym uważać, żeby nie zniszczyć sobie akumulatorów, to znaczy się te rozładowane jak najszybciej, kiedy to będzie możliwe, doładować sobie. Z pewnością na plus należy zaliczyć czas lotu. Producent podaje 46 minut, mi tak nie wyszło, raz 38, raz 39 minut. Jest to naprawdę sporo, wystarczy w zupełności. Oczywiście zależy to od warunków atmosferycznych, jak i od trybu lotu, czy będziemy korzystali z trybu sport. Szkoda, że w zestawie nie otrzymujemy ładowarki, bo te akumulatory mają dosyć dużą pojemność. Jeżeli będziemy je ładowali słabymi ładowarkami, to możemy ładować nawet i pół dnia te akumulatory. Ja na szczęście mam ładowarkę 100W z Mavica 3 Pro oraz z Mavica 3 65W, także poszło mi to dosyć szybko, dosyć płynnie. Natomiast pamiętajcie o tym, żeby zaopatrzyć się w dobrą ładowarkę. Pierwsza aktywacja poszła bez problemu. Trwało to około 30 minut z pobraniem plików, załadowaniem. Jeżeli chodzi o kontroler, dobrze się go trzyma. Ma teraz 4 anteny, 2 wewnętrzne plus 2 te zewnętrzne, dzięki czemu ma mieć lepszy zasięg i faktycznie nieco lepszy ma. Mówię nieco, dlatego że w miejscu, w którym ja testowałem, zazwyczaj Miniakiem czy Pro, czy też Mavikiem 3, osiągałem 400 metrów. Jest to niestety taki dołek i stąd ten zasięg jest osłabiony. Jeżeli chodzi o Aira 3, tam osiągnąłem 550 metrów. Co prawda RTH się jeszcze nie wywołał, ale z uwagi na obserwatora, jak i z uwagi na to, że praktycznie już zasięgu nie było, postanowiłem wrócić. Z pewnością w niektórych miejscach w mieście, a tym bardziej już poza miastem, osiągniemy nawet i kilometr czy 5 kilometrów. Mi to jest w zupełności niepotrzebne, wystarczy mi 500 metrów i tak zgodnie z przepisami można latać do 120 metrów. Niestety kontroler miał dwie zacinki, po prostu zgasł mi ekran, po chwili się włączył. Na szczęście dron nie wywołał RTH, wszystko było stabilne, dosyć szybko to poszło. Być może to była jeszcze niedokończona aktualizacja. Na pewno przyda się tutaj upgrade, opornie te przejścia pomiędzy kamerami działają, może troszeczkę lepiej niż w Mavicu czy Pro, ale przydałaby się poprawa tego systemu. Natomiast na plus należy zaliczyć, że nie tylko w dronie jest pamięć wewnętrzna bodajże 8 giga, jak również w tym RC2 jest również pamięć wewnętrzna, teraz nie pamiętam czy 20 czy 32 giga, prawie połowę z tego zajmuje system Android, ale mamy sporo miejsca tak naprawdę na to, żeby nagrywać sobie rzut ekranu. Głośnik ma ten RC2, natomiast nie ma wbudowanego mikrofonu, więc jeżeli byśmy chcieli nagrywać, to musimy podłączyć na przykład DJ mic albo inne małe mikrofonki, żeby móc nagrywać głos bezpośrednio na ekran RC. Jeżeli chodzi o RC2, nie współdziała on na tą chwilę ani z Maviciem 3 Pro, ani z Miniakiem 3 Pro. Podobnie jak z RM3 nie będzie współdziałał na tą chwilę kontroler na przykład RC1.
czy też inne kontrolery. Być może upgrade'em to poprawią, na tą chwilę to niestety nie działa. W tym nagraniu nie będę szczegółowo omawiał aplikacji. Jest ona bardzo, bardzo podobna praktycznie do tych Miniaka Trójki czy Pro, czy też Mavica czy Pro. Ważne, że są tam waypointy, czego w Miniaku nie ma. Naprawdę z tego korzystam, super rzecz. No i taka uwaga, ta kamera nie ma obrotu, tak jak to ma Mini czy Pro. Tutaj, żebyśmy nagrywali w pionie, na przykład na TikToka, musimy przełączyć na nagrywanie w 2.7K. 2.7K zawsze nagrywa nam tylko ograniczone z kropem w pionie materiał. I tak samo Full HD możecie w pionie nagrać. Natomiast w 4K czy też Full HD w drugim systemie możemy nagrywać normalnie w poziomie. Ma tu 4K nawet w 100 klatkach na sekundę, slow motion w 4K w 100 klatkach albo Full HD nawet w 200 klatkach na sekundę. Bardzo dobrze, że mamy te waypointy, naprawdę z tego warto korzystać. Nie mamy tutaj żadnych nowych automatycznych trybów. Co prawda producent DJI czy też dystrybucja polska chwalą się tak zwanym sztuczną inteligencją, tak zwaną, jakoby można pobrać sobie aplikację, dzięki której będziemy mogli łatwiej, szybciej zmontować filmy, ale tak naprawdę to jest zwyczajna aplikacja, których wiele już jest na rynku z dodatkiem AI. I co więcej, jeżeli ją uruchomicie, sami zobaczycie, że tam jest Mini czy Pro, jak również Mavic czy Pro, z którym współpracuje kamerkę Action 3, natomiast nie ma Era 3. Niestety ta aplikacja, którą się chwalą, jako sztuczna inteligencja, która ma nam pomóc tworzyć filmy, nadal na razie nie współpracuje z Erem 3. Prawdopodobnie potrzebny jest upgrade. Air 3 to taka hybryda pomiędzy Miniakiem Pro a Maviciem 3 Pro lub 3. Jest trochę większy od R2S, znacznie większy od Miniaka 3 Pro oraz mniejszy od Mavica 3 Pro. To samo jeżeli chodzi o hałas. Jest znacznie głośniejszy niż Mini czy Pro, ale jest cichszy od Mavica 3 Pro. Natomiast największą jego zaletą to jest właśnie kamera, a raczej dwa obiektywy. Przede wszystkim ten z ogniskową 70 mm. Widzę nagrania, a także czytam komentarze, w których wiele osób opisuje, że po co ma sprzedawać swojego Era 2S-a, po co ma sprzedawać Mini 3 Pro. Oczywiście I2RS jest świetnym dronem, tylko trzeba pamiętać o tym, że nie ma certyfikatu. To znaczy od przyszłego roku w mieście praktycznie legalnie nie można latać. I jak będziemy latali, a nie daj Boże nam spadnie, to będziemy mieli spore kłopoty. Co więcej, ja wolę tą ogniskową 70 mm niż jednocalową matrycę. Ale główny plus, dla którego lepiej kupić trójkę niż używanego 2S-a, to jest właśnie certyfikat C1, dzięki czemu rejestracja i proste szkolenie przez internet na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Możemy całkowicie legalnie latać i w Polsce, i w Europie. Jak zarejestrować, jak przejść to szkolenie? Jest na moim kanale filmik, link w opisie. Wiele osób też mówi, że woli Miniaka trójkę Pro. Jak najbardziej, zgadzam się, to jeden z najlepszych dronów, sam go posiadam, super dron. Tylko ma wagę 249 gram, przez co jest bardzo lekki. I na silnym wietrze, ja mam przynajmniej strach latania, a i jakość nagranych zdjęć czy też wideo jest słabsza, jest gorsza, bo niestety wiatr nim bardzo miota. Co więcej, timelapsa sobie nie nagram, bo każdy taki silniejszy wiatr od razu nam psuje te ujęcia. Nie namawiam do sprzedaży Miniaka Pro, ale jeżeli ktoś zastanawia się nad zakupem, czy kupić Miniaka Pro, czy też R3, to ja doradzam R3 z tego powodu, że różnica cenowa nie jest duża. Kompletny Mini Pro to jest koszt 5900 bodajże. Z RC. Natomiast R3 z RC2 już, z tymi akumulatorami, cały zestaw kosztuje 7500, więc różnica jest około 1600 zł. A uprawnienia trzeba mieć te same, to znaczy się zarejestrować operatora, no i proste szkolenie online, bez dodatkowych płatnych szkoleń, bo pamiętajmy, że pomimo, że Mini
Pro ma 249 gram, to jednak ma możliwość dołożenia osłony śmigiełek. A chodzi w przepisach nie o to, ile waży, tylko masa dopuszczalna, tak jak w samochodach. Nie chodzi o to, czy będziemy jali sami, czy też z ładunkiem. Chodzi o masę maksymalną dopuszczalną. Co do opinii, że lepiej wybrać sobie już Mavica 3 Pro, to jasne, mam takiego w swojej stajni dronowej. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że ten zestaw z trzema akumulatorami z RC kosztuje ponad 14 tysięcy złotych, czyli 6,5 tysiąca więcej niż R3. Co więcej, waży 950 gram, a to już jest klasa C2. Więc żeby móc zgodnie z prawem latać blisko zabudowań, blisko domów, potrzebujemy przynajmniej NTS-a, czyli dodatkowe szkolenie. I tutaj już kurs jest potrzebny, żeby móc latać blisko ludzi w mieście. A i te przepisy często się zmieniają. Ponadto wiele NTS-ów kończy się już w grudniu tego roku. R3 może nie jest idealna, ale łączy cechy małego drona poniżej 900 gram wraz z dwoma obiektywami, w tym z ogniskową 70 mm, a to naprawdę daje dobrą robotę. Zdjęcia, ujęcia przy tej ogniskowej naprawdę bardzo ładnie wyglądają. Nie musimy się zbliżać do obiektu, żeby go dobrze nagrać lub zrobić zdjęcie. Stąd też, biorąc pod uwagę cenę, jak najbardziej bym go polecał, chociaż przydałoby się, żeby DJI dokonało jakiegoś upgrade'u, żeby ten kontroler troszeczkę płynniej działał. Ma czujniki 360 z nowym laserem i oprócz tego bardzo dokładne active track, bardzo dokładne śledzenie. W ogóle system łączności jest tutaj podobno najnowszy, najlepszy i da się odczuć, że ten dron jest stabilny, powrót do domu RTH ma bardzo dobry, natomiast nie ma nic odkrywczego w tej aplikacji. Jeżeli chodzi o tryb dzienny i nocny, to tak naprawdę w tym nocnym, jeżeli jesteśmy w mieście, gdzie jest dużo oświetlenia, to pomimo ciemności wydaje mi się, że ten nocny troszeczkę rozmazuje ten obraz, zresztą sami zobaczycie za chwilkę, a ten tryb podstawowy no troszeczkę jest za ciemny. Tu przydałaby się jakaś aktualizacja oprogramowania. Liczę, że producent, podobnie jak to było z Maviciem 3, wprowadzi aktualizację i wtedy będziemy w pełni cieszyli się z tego drona. Możecie go kupić na próbę nawet na stronie DJI.com, 500 zł Was taniej wyjdzie niż w polskiej dystrybucji, a odesłać można w ciągu 14 dni od chwili otrzymania, nawet aktywowany, używany dron. Także pamiętajcie, że jeżeli kupujecie pierwszego drona, zastanówcie się nad R3. Nie ma sensu oczywiście wysprzedawać swoje drony za grosze, natomiast jest to naprawdę warty uwagi model. Mógłbym jeszcze dużo o plusach i minusach tego drona mówić, natomiast nie chcę, żeby to był odcinek jakiś tasiemiec. Jak macie dodatkowe pytania, piszcie je w komentarzach. Na pewno każdemu odpiszę w miarę możliwości jak najszybciej. Proszę o subskrypcję kanału i ewentualnie łapkę w górę. I zapraszam Was do zapoznania się z materiałem wideo oraz zdjęciami wykonanymi tym dronem. Pamiętajcie, że użytkuję go dosyć krótko, a w Polsce jak na razie to przewaga deszczu. Dzięki za uwagę. Hej!